Niesamowity, wymowny nagrobek Jacka Kaczmarskiego walczącego o wolność. Zobaczcie ten pęknięty głaz przełamany. Kojarzy mi się właśnie z wyrywaniem tych krat, z walką o wolność. I ten nagrobek sam w sobie ma wielką wartość rzeźbiarską. A oprócz tego, że jest dla wartościowej osoby, to jest wartościowe rzeźbiarstwo. A tu po drugiej stronie mamy bardzo prosty, z powiedzmy wręcz brzozowym krzyżem, pomnik Wojciecha Siemiona, który jest wartościowy przez to, że jest dla wartościowej osoby, a sam w sobie nie ma jakiejś wielkiej wartości rzeźbiarskiej.